365 dni czekaliśmy na ten moment, na moment, w którym zostaną nagrodzeni laureaci oraz zwycięzcy tego jedynego w Polsce konkursu, który, proszę Państwa, szerzy i propaguje pozytywne wzorce zachowania i wartości patriotyczne wśród młodzieży. Młodzieży na całym świecie, polonijnej młodzieży. Mówimy oczywiście o konkursie filmowym historycznym Patria Nostra. Obserwuje nas ogromna liczba naszych uczestników, którzy przez internet uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. W związku z czym myślę, że warto ich w tym momencie pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście, którzy pozdrawiamy. Są z nami za pomocą internetowych łączy. Oczywiście, na różnych tak. kontynentach i w różnych regionach świata. Dzięki temu, że nas wspierają tak wspaniałe instytucje i organizacje, my mamy możliwość wszystkich nagrodzić za ich bardzo ciężką pracę. To dla nas jest bardzo ważne. A ja chciałbym dodać, że poziom prac konkursowych z każdej edycji jest coraz wyższy. To są wspaniałe dzieła filmowe młodych ludzi i biorąc pod uwagę, że ta młodzież realizuje swoje filmy często po raz pierwszy w życiu w znakomitej większości, zaraz wszyscy się Państwo przekonacie, dlaczego te dzieła są bardzo ważne i dlaczego też zadowolenie i satysfakcja naszych uczestników konkursu jest dla nas wiatrem w żagle i mobilizuje nas do realizacji tego przedsięwzięcia od tylu lat i przez kolejnych lat na pewno więcej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym patronom honorowym, partnerom, fundatorom nagród, mecenasom za wsparcie, za środki finansowe, za wspaniałe nagrody, bez których realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Ja przypomnę, że w obecnej piątej edycji konkursu Patria Nostra są realizowane 4 niezależne konkursy, 3 konkursy regionalne w Polsce, mazowiecki, małopolski i wielkopolski oraz właśnie konkurs światowy, którego gala jest obecnie tutaj w studio telewizyjnym. W tych konkursach piątej edycji wzięło łącznie udział 1200 uczniów i nauczycieli i nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu, więc musieliśmy zgromadzić kilka ton książek, albumów i innych atrakcyjnych przedmiotów. A chcemy właśnie teraz podziękować fundatorom nagród i patronom i wręczyć im okolicznościowe statuetki. Czas, proszę Państwa, ponownie na kolejnego partnera Patria Nostra, a mowa o prezesie zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna, pan Krzysztof Kowa. Natus et possessionatus. Kolejna statuetka, proszę Państwa, powędruje do pani dyrektor Anny Radeckiej z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Benemerita Clara. A teraz zobaczmy, cóż to za instytucja. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, za nami piąta edycja konkursu Patria Nostra, który cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wspiera wszelkie inicjatywy, które służą propagowaniu historii Polski, krzewieniu patriotycznych wartości i tworzenia poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Gratuluję uczestnikom i laureatom konkursu, w tym także uczniom szkół polskich nadzorowanych przez ośrodek. Drodzy uczniowie, to wy kreujecie wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Dziękuję nauczycielom i rodzicom za zachęcanie dzieci i młodzieży do angażowania się w przedsięwzięcia łączące historię z nowoczesnymi technologiami. Jestem również pełna uznania dla organizatora Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra za przygotowanie tegorocznej edycji i jednocześnie dziękuję, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ma zaszczyt być patronem tego wydarzenia. Życzę wszystkim sukcesów w kolejnych edycjach. I czas, jak mówiłem, na ostatniego, na wyczytanie nagrodzenia naszego ostatniego partnera, a jest nim Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Serdecznie dziękujemy Jej Ekscelencji i oto i taka nagroda powędruje już niebawem. Felix Magnus. We'll
23 sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Jakie emocje, halo Kazachstan, szczęśliwi, zadowoleni? Zadowoleni jesteście? Ja tylko tak krótko jako prowadzący pragnę zadać sobie jedno pytanie i za chwileczkę pytanie zada ktoś inny. Słyszymy się? Halo, halo? Tak, tak. Zadowoleni jesteście? Jak wasze emocje? Niespodziewany, duma nas rozpiera. No właśnie, widać. Pokażcie, jak was duma rozpiera. Nie wstrzymujcie się, pokażcie swoje emocje, niech to cały świat zobaczy. Super! Pięknie. Moi drodzy, a teraz przygotujcie się na pytanie, które zada nasz gość, specjalne już ostatniego pytanie. Dzielnie wyczekał z nami tyle godzin, ale w końcu się doczekał, żeby zadać te swoje zaszczytne pytanie dla miejsca pierwszego, czyli dla naszych zwycięzców. Więc połączmy się z zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i moim ulubieńcem, panem Michałem Wiśniewskim. Panie Michale, pytanie dla zwycięzców, prosimy. Bardzo się cieszę, że żeście Państwo zdecydowali się na wzięcie udziału w tym konkursie. Bardzo serdecznie gratuluję. Ja mogę również coś od siebie rodzinnego powiedzieć, coś związanego z Kazachstanem, dlatego że mam wielu przyjaciół w Kazachstanie. Moi rodzice przez szereg lat przyjmowała jak swoje dzieci. Dzieci polskie, dzieci z Kazachstanu na całe wakacje. I do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakt, bo im udało się wrócić do Polski, chociaż ich rodzice nadal mieszkają w Kazachstanie. I bardzo was podziwiamy, i mówię to w imieniu mojej rodziny, że w tych trudnych czasach udało się wam kultywować polską tradycję, polski język i serdeczne, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wielu Polaków, serdeczne Bóg zapłać i dziękuję za to, co robicie i krzewicie nadal tą kulturę. Dziękujemy. Dziękuję. Również prosimy przekazać niskie ukłony dla pana rodziców za wsparcie i pomoc dla rodaków z Kazachstanu. Dziękuję, na pewno przekażę. A do Stasia, który mieszka w Polsce i od 18 lat przyjeżdża do nas, do domu jak do swojego. Zaraz zadzwonię, napiszę SMS-a, że z jego rodzinnego kraju drużyna wygrała tak fajny i ciekawy konkurs. To też prosimy przekazać mu pozdrowienia od rodaków. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy. Tak, tak, tak. Dziękujemy serdecznie, panie Michale, za zadane pytanie. Dziękujemy, że dotrwał pan do końca. Jest pan cały czas obecny razem z nami. Cieszę się, że pytanie również było bardzo pozytywnie zadane naszym zwycięzcom. Dziękujemy. A teraz pytanie zada pani prezes Fundacji Patria Nostra. Ja chciałabym, żebyście opowiedzieli, jaką techniką to zrobiliście, kto to robi fizycznie, bo praca jest tak pracochłonna i zasługuje naprawdę na wielkie, wielkie brawa. Dlatego opowiedzcie, kto to robił, ile czasu wam to zajęło i jak w tym okresie pandemii daliście radę to zrobić i jak długo? No, trudniejszym życiem było dla nas wyrzeźbienie Фигурок.
фигурок из пластилина. Праца была часохона, але бардзо інтрэсуюцца. Яку техніку то робіліще, бо не услышалішми? Пластиліна. З пластиліна. Пластиліна, добре, вспаняла праця, гратулюємо бардзо. Дякуємо сердечно, але занім велике брава. A teraz, kochani, zobaczcie, jakie nagrody są dla was przygotowane. I uwaga, mamy voucher o wartości 4000 zł, który wędruje do was, do Kazachstanu. Ufundowany, jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. I oczywiście wspaniała szlachecka szabla. Honor i ojczyzna, piękny napis wygraderowany. Więc gratulujemy serdecznie wam jeszcze raz.